Łowcy nazistów. Göring. Proces gwiazdy. Dowódca niemieckiego lotnictwa Luftwaffe. Sukcesor Hitlera. Hermann Göring, narkoman i pozer. Stał u boku Hitlera przez ponad 20 lat. Miał wpływ na każdą podjętą przezeń decyzję. Potajemnie stworzył potęgę militarną Führera, umożliwiając mu rozpoczęcie wojny. Jego samoloty torowały drogę zwycięskim armiom Hitlera w Europie. Pierwszy zaproponował ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Był jednym z największych zbrodniarzy III Rzeszy. Tylko on ocalał spośród elity nazistowskich dygnitarzy. Dlatego aliantom zależało na jego osądzeniu. Chcieli, by wziął na siebie ciężar winy reżimu. Uczynili więc Göringa gwiazdą procesu stulecia w Norymberdze. Uznali jego winy za wyjątkowo odrażające. Tajemnicza i nieoczekiwana śmierć marszałka Rzeszy do dziś budzi kontrowersje. Niemcy 1945 rok. Szala zwycięstwa przechyliła się na stronę aliantów. Wdzierali się w głąb Rzeszy. Losy wojny były przesądzone. W całych okupowanych Niemczech dzieje się podobnie. Bitwa, potem szybki postęp wojsk. Cywile wychodzą z ukrycia. Przyjmują do wiadomości informacje uzyskane od aliantów. Zaskoczeni i pokonani, odcięci od świata zewnętrznego, a nawet sąsiadów, potulnie wykonują rozkazy. Wraz z postępem alianckiej ofensywy kolejni nazistowscy dygnitarze odbierali sobie życie. Adolf Hitler, przywódca Niemiec od 1933 roku, zabił się 30 kwietnia. Joseph Goebbels, minister propagandy, odszedł wraz z rodziną parę godzin później. Heinrich Himmler, dowódca SS, zażył cyjanek po schwytaniu przez Brytyjczyków. Został tylko jeden. Hermann Göring, zastępca Hitlera i dowódca Luftwaffe. Aliantom bardzo zależało na jego schwytaniu. Nie mieli pojęcia, że marszałek Rzeszy sam szuka z nimi kontaktu. Mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, Göring wierzył, iż znajdzie się dla niego miejsce w powojennym rządzie. Charakteryzowała go nadmierna pewność siebie. Nie miał w sobie krztyny biurokraty. Hermann Göring był inteligentnym i niezwykłym mężczyzną. W odróżnieniu od innych nazistów był prawdziwym bohaterem. Odznaczony as lotnictwa zestrzelił 22 jednostki nieprzyjacielskie podczas I wojny światowej. Był ostatnim dowódcą legendarnej eskadry Czerwonego Barona. Jednak w powojennych Niemczech dotknęła go nędza i beznadzieja, podobnie jak miliony rodaków.
Dawny bohater zarabiał na chleb akrobacjami lotniczymi. Spotkanie z Adolfem Hitlerem odmieniło jego życie. Natychmiast stanął u jego boku w powstającej partii. W 1923 roku Adolf Hitler mianował go szefem partyjnych bojówek SA. Göring zamienił niezdyscyplinowane brunatne koszule w regularną jednostkę militarną. W Niemczech panował chaos. Ulice przypominały pola bitew. Bojówkarze Göringa wdawali się w utarczki z największymi wrogami nazistów, komunistami. W listopadzie 1923 roku w pełni dowiódł swojej lojalności. Naziści dokonali zamachu stanu. Göring został poważnie ranny. Leczono go morfiną. Uzależnił się od niej na resztę życia. Po klęsce puczu monachijskiego uciekł z kraju. Wrócił pod koniec lat 20. i zajął miejsce u boku Hitlera. Zamierzali uczynić z narodowego socjalizmu masowy ruch polityczny. Głównym przeciwnikiem pozostawali komuniści. Plan zaczął przynosić owoce. Partia zyskiwała coraz większą przychylność wyborców. W styczniu 1933 Hitler zdobył tyle głosów, że jako kanclerz Rzeszy stanął na czele koalicyjnego gabinetu. Göring był jednym z dwóch nazistów zasiadających w rządzie. Trzy miesiące później Hitler zyskał prawo do wydawania dekretów. Został dyktatorem. Nadszedł koniec niemieckiej demokracji. To były dobre czasy dla Hermanna Göringa. W 1935 roku poślubił aktorkę Emmy Sonema, z którą miał córkę Edę. Hitler trzymał ją do chrztu. Nadeszły kolejne sukcesy. W 1936 roku powierzono mu tajną misję. Po I wojnie światowej Niemcy musieli bardzo okroić armię. Göring potajemnie pracował nad odbudową potencjału militarnego kraju.
Stworzył ponad półmilionowe doborowe siły zbrojne, wyposażone w nowoczesną broń. Największy jego sukces stanowiło doskonałe lotnictwo – Luftwaffe. Świat dowiedział się o istnieniu niemieckich wojsk w 1936 roku. Wyśmienita armia wzbudzała strach i zarazem zazdrość. Tymczasem Göring zaangażował się w działalność, która wkrótce okryła nazistów niesławą. W latach 30. narodowi socjaliści zwrócili się przeciw Żydom. Najpierw zaczęli ich dyskryminować. Bojkotowano żydowskie sklepy. Bojówki SA dokonywały brutalnych napaści. W 1938 roku dochodziło już do regularnych zamieszek, napaści na synagogi, morderstw i aresztowań. Zajadły antysemita Göring aktywnie popierał politykę antyżydowską. We wrześniu 1939 roku Hitler rozpoczął łańcuch zbrodni wojennych od napaści na Polskę. Luftwaffe walczyło na pierwszej linii frontu. Odegrało kluczową rolę w nazistowskiej taktyce Blitzkriegu. Torowało drogę siłom lądowym. Bombowce nurkujące Stukasy eliminowały silne punkty oporu wroga. Średnie bombowce niszczyły większe cele. W Polsce, Francji i państwach Beneluxu Luftwaffe zmiatała wszystko na swej drodze. Czołgi wdzierały się błyskawicznie w głąb terytorium nieprzyjaciela, zajmując kluczowe obiekty. Piechota zamykała atak. Ogromny sukces kampanii przyniósł sławę Göringowi. W czerwcu 1941 roku Hitler mianował go w nagrodę swym następcą. Göring stał się drugim człowiekiem w państwie. Zaangażował się w najohydniejsze nazistowskie zbrodnie. Na podbitych terenach armia zatrzymywała wielu Żydów. Ich liczba jeszcze wzrosła po ataku na Rosję w 1941 roku. Stanowili poważne obciążenie dla państwa niemieckiego. W liście napisanym tuż po inwazji na Związek Radziecki Göring eufemistycznie wyraża potrzebę ostatecznego rozwiązania. Na jego żądanie w styczniu 1942 roku zwołano konferencję w Wannsee na przedmieściach Berlina. Uczestnicy dopracowali szczegóły ostatecznego rozwiązania. Zaplanowali masowe ludobójstwo. Death camps. Zlecili budowę obozów zagłady, w których zamierzali wymordować Żydów trującym gazem. Po raz pierwszy w historii uprzemysłowili zagładę.
Od 1941 roku eksterminowano 6 milionów Żydów. Zapoczątkował to Hermann Göring. Stał się arcyzbrodniarzem, filarem hitlerowskiej walki z pokojowo nastawionymi narodami i organizatorem Holokaustu. Co ciekawe, Adolf Hitler wysłał za nim pogoń, zanim uczynili to alianci. Podczas wojny fortuna opuściła Göringa. W 1943 roku Rosjanie rozbili 6. Armię pod Stalingradem. Göring obiecywał Führerowi, że lotnictwo ocali okrążone wojsko. Tymczasem zginęło 100 tysięcy niemieckich żołnierzy, a 91 tysięcy trafiło do niewoli. Naziści tracili kolejne miasta na wschodzie. Niedobitki imponującej armii Hitlera wypełzają z nor niczym szczury. Niosą białą flagę. Jako zwycięzcy dręczyli, torturowali i mordowali. Jako pokonani oczekują łaski, której sami nikomu nie okazali. Walki przeniosły się na terytorium Niemiec. Alianckie bombowce dzień i noc niszczyły fabryki, miasta i porty. Zrównały z ziemią Hamburg. Zginęło 50 tysięcy ludzi. Berlin był pod nieustannym ostrzałem. W Dreźnie tylko jednej nocy zginęły tysiące cywilów. Luftwaffe próbowało powstrzymać aliantów. Jednak lotnictwo przystosowane do walk ofensywnych nie radziło sobie z obroną. Now Germany was on the defensive. And the overstretched force couldn't cope. Behind his back, other Nazis began. Dygnitarze nazistowscy narzekali na Göringa. Worse still, his life was spiraling. Marszałek tracił kontrolę nad własnym życiem. Pod koniec 1944 roku coraz silniejsze uzależnienie od narkotyków wykopało przepaść między nim a Führerem. Hitler stał się krytyczny i nieprzyjemny wobec dowódcy lotnictwa. W kwietniu wojna dobiegała końca. Oddziały radzieckie dotarły na przedmieścia Berlina. Göring wiedział, że dni nazistów są policzone. Postanowił zdradzić Hitlera, by ocalić skórę. W chwili zmasowanego ostrzału opuścił bunkier wodza dla niezwykle ważnych zadań na południu. Ruszył do Berchtesgaden w bawarskich Alpach. Liczył na rokowania pokojowe z generałem Eisenhowerem. Göring przybył do swojej kryjówki 23 kwietnia i przystąpił do działania. Wysłał telegram do Hitlera,
w którym prosił o natychmiastowe przekazanie władzy i prawo do całkowitej swobody decyzji w kraju i poza nim. Rozwścieczony Hitler zareagował błyskawicznie. Pozbawił Göringa prawa do sukcesji i oskarżył o zdradę, zmuszając do natychmiastowej dymisji. Martin Bormann posunął się jeszcze dalej. Kazał aresztować i stracić Göringa pod zarzutem zdrady. Marszałek był teraz zbiegiem. Bormann wysłał za nim elitarne oddziały SS z rozkazem zlikwidowania Göringa. ...24 kwietnia 1945 roku SS-mani przybyli do willi marszałka i aresztowali go. Zawahali się jednak przed wykonaniem wyroku śmierci. Osadzili go w areszcie domowym zamiast rozstrzelać. W Niemczech zapanował chaos. Berlin został odcięty od świata. Wojna definitywnie dobiegała końca. Następnego dnia Göring usłyszał bombowce RAF-u przelatujące nad Berchtesgaden w drodze do Berghofu. Ostrzał zamienił dom Hitlera w kupę gruzów. Z Berlina nadeszła zaskakująca nowina. Führer zginął. Niemieckie radio właśnie ogłosiło, że Hitler nie żyje. Powtarzam, Hitler jest martwy. 30 kwietnia 1945 roku w Berlinie Hitler strzelił sobie w głowę. Göring odetchnął z ulgą. W następnych dniach samobójstwo popełniło wielu dygnitarzy nazistowskich. Hermann Göring został najwyższym rangą żyjącym dostojnikiem. Przeniósł się do Mauterndorf, bliżej amerykańskich stanowisk. Podróżował drogami zatłoczonymi przez uciekinierów i wojsko. Nadal liczył na rozpoczęcie negocjacji z Eisenhowerem. Wierzył, że ocali skórę i przejmie władzę w powojennych Niemczech. Nie domyślał się, że alianci mają wobec niego zupełnie inne plany. Decyzje zapadły 18 miesięcy wcześniej. Przywódcy mocarstw od dawna się orientowali w poczynaniach nazistowskiej elity. Oczy całego świata skupiły się na Teheranie. Zostawiliśmy za sobą kwestię, jak wygrać wojnę. Pozostało pytanie, kiedy? W 1943 roku w Teheranie Wielka Trójka, Stalin, Roosevelt i Churchill omawiali, jak ukarać Niemców. Stalin zaproponował, by zgładzić 50 tysięcy nazistów w odwecie za Holokaust. Roosevelt odparował ironicznie, że wystarczy 49 tysięcy. Zbrzydzony Churchill wycofał się z dyskusji. W końcu ustalili, że odpowiedzialni za zło staną przed sądem.
Pod koniec wojny powołano Międzynarodowy Trybunał. Było to wydarzenie bez precedensu. Aliantom zależało na osądzeniu winnych. Jedyny ocalały dygnitarz miał dla nich tym większą wartość. Göring planował kolejne posunięcia, tymczasem rozpoczął się ostatni rozdział historii III Rzeszy. Niemcy poddały się 7 maja 1945 roku. Wojna dobiegła końca. Żołnierze obu stron dostali polecenie zaprzestania walk. Hermann Göring zaczął działać. Nieświadom faktu, że alianci pragną jego głowy, zdecydował się sam nawiązać kontakt. Wysłał adiutanta, pułkownika Bernda von Brauchitscha, by rozpoczął rokowania. Wyposażył go w list do najwyższego dowódcy wojsk alianckich generała Eisenhowera, w którym zaproponował pomoc w odbudowie Niemiec. List dotarł do 36. Dywizji Piechoty, stacjonującej w Kufstein. Jej żołnierze wytropili wcześniej kilku wysokiej rangi nazistów, w tym generała Gerta von Rundstedta. Natychmiast skorzystali z okazji do złapania kolejnego hitlerowca. Przygotowali się do misji specjalnej. Naszykowali auta, broń i 5-dniowe racje żywności. Rozpoczęto pierwsze wielkie powojenne polowanie. Nowina rozeszła się lotem błyskawicy. Zrodziła się szansa na schwytanie najważniejszego człowieka po Hitlerze. Amerykańska kolumna minęła niemieckie stanowiska. Przejechała przez opustoszałe pola bitew, by dotrzeć do odległego o 87 km Mautendorf. Nie zastali jednak Göringa. Sądzili, że nazista się wymknął. Tymczasem zniecierpliwiony brakiem odpowiedzi na list, Göring ruszył szukać Amerykanów na własną rękę. Do spotkania doszło na drodze obok Mautendorf. Göring jechał na czele konwoju ponad 13 samochodów wyładowanych rodziną i wszelakimi dobrami. Ku zaskoczeniu aliantów wyraźnie się ucieszył ze spotkania. Czekało go jednak spore rozczarowanie. On May the 16th. 16 maja pokazano go na konferencji prasowej. Mógł zapomnieć o władzy w powojennych Niemczech. Stał się gwiazdą, najważniejszym aresztowanym zbrodniarzem. Nawet ta sława szybko przebrzmiała. Generał Eisenhower uciszył zainteresowanie mediów. Göring miał być traktowany jak pospolity przestępca. Przewieziono go do wojskowego biura śledczego w Augsburgu. Odebrano medale i błyskotki, a następnie zamknięto w zimnej celi. Hermann Göring wreszcie zrozumiał swoje położenie. Rozpoczęto przesłuchania. Śledczy wypytywali o jego rolę w kręgach władzy i wpływ na decyzję Hitlera.
Zainteresowała ich również kolekcja dzieł sztuki marszałka. Postanowiono je zwrócić prawowitym właścicielom. Göring bez oporów wskazał, skąd pochodzą. On May the 21st. 21 maja przydzielono mu prawników i przygotowano do podróży. Zbliżał się dzień procesu. Za murami sądu w Norymberdze toczy się największy dramat naszych czasów. Władze Francji, Związku Radzieckiego, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych reprezentują ludzkość przeciwko 20 przywódcom agresora. Naziści zostaną osądzeni za zbrodnie przeciw ludzkości. Listopad 1945 roku. Dziennikarze całego świata zwrócili oczy w stronę Norymbergi. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy rozpoczął proces nazistowskich elit. Sprawiedliwość i demokrację przeciwstawiono despotyzmowi hitleryzmu. Dzięki tłumaczom symultanicznym proces prowadzono w 5 językach równocześnie. W składzie sędziowskim zasiadło po 2 przedstawicieli każdego z mocarstw. Hermann Göring led the defense. 21 listopada 1945 roku Hermann Göring wszedł na salę jako pierwszy z oskarżonych. Więzienie dobrze mu zrobiło. Pozbierał się i stracił na wadze. Wyleczył też z uzależnienia od morfiny. Wydawał się przewodzić podsądnym. Nawet teraz zachował dawny status. Wszystkim wręczono kopię aktu oskarżenia, by wiedzieli, czym zawinili. Trybunał postawił im 4 główne zarzuty. Podżegania do wojny, zbrodni przeciw pokojowi, w tym nieuprawnioną agresję wobec innych państw, zbrodni wojennych, tortury i egzekucje na żołnierzach i ludności cywilnej, zbrodni przeciw ludzkości, Holokaust. Przewodniczący Lawrence i Sir Burkett orzekają wraz z 6 innymi, po 2 reprezentantów Stanów Zjednoczonych, Francji i ZSRR. Liczący 24 tysiące słów akt oskarżenia wyszczególnia wyjątkowo odrażające zbrodnie podsądnych. Odczytał go główny oskarżyciel Robert Jackson. Niegodziwości, które zamierzamy ukarać, były wyjątkowo przemyślane i odrażające. Ludzkość nie może pozwolić sobie na ich zbagatelizowanie. Göring od początku zaczął walczyć. Jeńcy kolejno podchodzili do mikrofonu. Numer 1, Göring. Szkoda, że nie sam Hitler. Przyznaje się pan do winy? Göring nie przyznał się do winy. Najwyraźniej zamierzał odeprzeć wszelkie zarzuty. Oskarżenie zaczęło wywód od szokującego materiału. Pokazano przerażający film z obozów koncentracyjnych.
Amerykański psycholog zauważył, że Göring uciekał wzrokiem, żeby nie widzieć nagrania. W dalszej części zeznawali ocaleni z obozów. Zaprezentowano przerażające eksponaty, choćby amerykański dowód numer 254, skurczoną ludzką głowę używaną zamiast przycisku do papierów. Łatwo było pokazać ogrom zbrodni reżimu. Nawet oskarżeni nie mogli im zaprzeczyć. Gorzej z udowodnieniem udziału poszczególnych podsądnych w zarzucanych czynach. 13 marca 1946 roku zaczęto przyszpilać Göringa. Stanowił ucieleśnienie hitlerowskiego reżimu, więc sędziom zależało na potwierdzeniu jego winy oraz wyroku. Sędziowie norymberscy przystąpili do wysłuchiwania zeznań oskarżonych. Stanowisko dla świadka zajął Hermann Wilhelm Göring, żywy symbol nazistowskiej filozofii, wyróżniający się spośród oskarżonych. Składa zeznania przed prokuratorem generalnym Robertem Jacksonem. Jackson był prokuratorem generalnym Stanów Zjednoczonych od 1940 roku. Niestrudzenie zabiegał o stworzenie nowoczesnych zasad procesowych i kategoryzacji zarzutów. Starannie przygotował się do wystąpienia. Jednak mimo prawniczego doświadczenia brakowało mu wprawy w przesłuchiwaniu świadków. Document 710, United States 509. Göring sam się bronił, prezentując niewzruszoną postawę. Czy 27 kwietnia 1938 roku ogłosił pan nakaz oznaczania żydowskich przedsiębiorstw na terenie Rzeszy? Odpowiadał na pytania, często dość obszernie. Das Kabinett Papen trat zurück. Bis dahin hatten nun alle Parteien Kabinette gestellt, wenn ich von den paar kleinen Splitterparteien absehe. Alle Männer, die irgendwie zur Verfügung waren, waren schon mal dem Volk präsentiert. Nie korzystał z notatek. Szczegółowe relacje z wydarzeń wskazywały, że całkowicie panuje nad sytuacją. Jackson nie radził sobie z zadaniem. Alianci najwyraźniej nie docenili przeciwnika. W testach na inteligencję, którym poddano aresztantów przed procesem, Göring przewyższał większość towarzyszy. Zdecydowanie odzyskał sprawność umysłu i logikę myślenia. Pokazowy proces nie przebiegał zgodnie z planem. Pewien brytyjski prawnik opisał wrażenie, jakie na nim uczynił Göring. Układny, sprytny, błyskawicznie oceniał sytuację. Znakomicie się kontrolował. Jackson udowodnił Göringowi prześladowania Żydów przed 1939 rokiem i grabież dzieł sztuki. Nie zdołał go powiązać ze zbrodniami wojennymi. Göring wykręcał się od odpowiedzi. Zyskiwał przewagę.
Ponieważ znał angielski, rozumiał pytania Jacksona, zanim je przetłumaczono. Zyskiwał więc czas na przemyślenie odpowiedzi. Groziło, że uniknie odpowiedzialności. Znalazł się jednak człowiek gotów uzyskać wyrok skazujący. Sir David Maxwell Fife był głównym brytyjskim prokuratorem i doświadczonym bywalcem sal sądowych, mistrzem przesłuchiwania świadków. Zburzył linię obrony Göringa i powiązał go ze zbrodniami przeciwko Żydom. Niepracujących Żydów rozstrzeliwano. Niezdolni do wysiłku, źle kończyli. Traktowano ich jak pasożyty. Udowodnił mu zbrodnie wojenne. Zastrzelenie brytyjskich jeńców wojennych zbiegłych z obozu Luftwaffe w 1943 roku. Wstrząsnął Göringiem. Zarzucił mu bliską współpracę z Hitlerem przy opracowaniu planów wojennych. Rosjanie wypytali Göringa o jego rolę w przygotowaniu inwazji na Związek Radziecki. Przesłuchania zakończono 22 marca. W lipcu 1946 roku, 4 miesiące po zeznaniach Göringa, nadszedł czas na końcowe mowy obrońców. Göring tłumaczył, że kierował się miłością do ojczyzny. Zaprzeczył, by kiedykolwiek wydał rozkaz śmierci lub tortur. Na ogłoszenie wyroku w sprawie nazistowskiego dygnitarza trzeba było poczekać do 1 października 1946 roku. W zniszczonej, jak reszta kraju, Norymberdze wymierzono sprawiedliwość ludziom, którzy skazali miliony niewinnych cywilów na śmierć i tortury. Przewodniczący składu sędziowskiego Lawrence ogłosił wyrok. Hermann Wilhelm Göring. Skazany na śmierć przez powieszenie. Göring ze spokojem przyjął wyrok śmierci. Opuścił salę bez słowa. Po drodze do celi planował ostatni akt tego dramatu, którym wszystkich zaskoczył. Dzień po ogłoszeniu wyroku napisał do Trybunału Wojskowego. Domagał się, by jako żołnierz stanął przed plutonem egzekucyjnym. Podkreślał, że powieszenie to śmierć dla pospolitych zbrodniarzy. Odrzucono jego prośbę. Przed wykonaniem wyroku widywał się z żoną i córką. Rozpoczął przygotowania w swojej celi. Alianci zabiegali, by żaden skazaniec nie uniknął szubienicy. Zabrali im wszystko, co mogło ułatwić popełnienie samobójstwa. Stale pilnowali więźniów, ograniczali im kontakt ze światem zewnętrznym. Strażnicy nie spoglądali w ich stronę. Nazistom nie wolno było rozmawiać między sobą. Hermann Göring był zbyt cenny, by go stracić. Siódmego października żona Emmy odwiedziła go po raz ostatni. Na dziedzińcu ustawiono szubienicę i wybrano kata Göringa. Ta rola przypadła sierżantowi Johnowi Woodsowi.
Termin egzekucji wyznaczono na 16 października o 2 nad ranem. Trzymano go w tajemnicy, lecz Göring odkrył prawdę. Wieczorem odwiedził go kapelan. Niemiec odmówił skorzystania z posługi religijnej. Twierdził, że ma czyste sumienie. Do egzekucji zostało raptem 4,5 godziny. Do celi zajrzał lekarz. O 22.44 strażnik zauważył, że osadzony dusi się w konwulsjach. Zmarł po zażyciu kapsułki z cyjankiem potasu. Tym samym zdołał uniknąć stryczka. Pozostało pytanie, jak przemycił cyjanek. Spekulowano, że ktoś mu w tym pomógł. Podejrzewano żonę Göringa o przekazanie zabójczej kapsułki podczas pożegnalnego pocałunku. Oficjalna wersja była prostsza. Göring zapewnił, że działał sam. W znalezionym w celi liście do władz więziennych napisał, że cały czas ukrywał dwie kapsułki. Użył tej schowanej w opakowaniu kremu na egzemę. Ostatni nazistowski dygnitarz uniknął stryczka. Wiele ofiar Holokaustu żałowało, że najważniejsi naziści nie zostali formalnie ukarani za swe czyny. Inni uznali, że dzięki procesom norymberskim reżim zmierzył się z przeszłością. Göring uniknął egzekucji, lecz był najwyższym rangą osądzonym nazistą. Stracił marzenia o współrządzeniu powojennymi Niemcami. Odarto go ze wszelkich błyskotek. Odpowiadał za swe zbrodnie w zwykłym więziennym drelichu. Słynnemu pyszałkowi sprawiło to z pewnością ogromną przykrość. Niewielka pociecha dla wątpiących, czy Göring zrozumiał swoje winy. Of his crimes. Wersja polska, Studio Volumen, tekst Marta Bem, czytał Paweł Straszewski.